Ta ściana siedziała w mojej głowie przez wiele lat. Jeszcze zanim pojechałem w Himalaje. Czytałem kiedyś taką książkę o szwajcarskiej wyprawie i tam było jej zdjęcie. Była tak piękna, tak czysta, tak nieskazitelna. Daleki byłem wtedy od realizacji tych celów, ale już wtedy wiedziałem, kurde, to jest mój cel. Wojtek Kurtyka o wschodniej ścianie Daulagiri specjalnie dla podcastu Głowa do Góry. Podcast Głowa do Góry. Odcinek 12. Polish alpinism is not so very bad. Z Kurtyką i Wilczyńskim o wschodniej Daulagiri. Witajcie, to jest podcast Głowa do Góry, a ten odcinek będzie szczególny. Dzisiaj zabieram was w podróż do 1980 roku, kiedy czwórka niezwykłych wspinaczy podjęła pierwszą w historii próbę przejścia wielkiej ściany ośmiotysięcznika w stylu alpejskim. W tej podróży towarzyszyć nam będzie dwóch z nich, Ludwik Wilczyński i Wojtek Kurtyka. Obaj zgodzili się porozmawiać ze mną i opowiedzieć mi o tym, jak wspominają tę swoją wielką przygodę. No to siadajcie wygodnie, a jak nie możecie usiąść, to chociaż podgłoście dźwięk i dajcie się zabrać w Himalaje. Mówi Ludwik Wilczyński. No byliśmy świadomi, że zaczyna się okres, kiedy wspinanie w Himalajach będzie decydowało o wartości sportowej, prawda, a nie deptanie śniegu. Wypowiedź Wojtka Kurtyki. W 1980 roku nie istniało żadne takie przejście w stylu alpejskim. Nikt wtedy nie wiedział, czy to się w ogóle da, czy się nie da i czego się spodziewać. Przede wszystkim nikt nie miał pojęcia, czy wchodząc w tego typu ścianę w stylu alpejskim, ci ludzie w ogóle dojdą do jej końca. O to chodzi, rozumiesz? Zacznijmy od początku, bo pewne rzeczy musimy sobie wyjaśnić. Styl alpejski to metoda wspinania, która zakłada, że wspinacz wyrusza na szczyt wyposażony we wszystko, co jest mu potrzebne, żeby tam dotrzeć. Nie kursuje więc pomiędzy bazą a kolejnymi zakładanymi obozami, jest samowystarczalny i kieruje się prosto na szczyt. Nazwa nawiązuje w oczywisty sposób do Alp, ponieważ na tamtejsze szczyty w większości da się wejść i zejść w ciągu jednej doby. Zatem zabieranie wszystkiego, czego potrzebujesz ze sobą, jest całkowicie logiczne i oczywiste. W górach wysokich sprawa ma się inaczej, głównie z powodu odległości mierzonych w zupełnie innej skali. Nie tak łatwo jest przecież zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz, jeżeli do pokonania masz 3 km w pionie. I jeszcze tylko krótka lekcja historii i obiecuję, że przechodzimy do części przygodowej, ale posłuchajcie, bo to są ważne rzeczy. Pierwsze wejście na ośmiotysięcznik w stylu alpejskim wykonał Peter Habeler z Reinholdem Messnerem. Tak, to ten od wyścigu z kukuczką. W 1975 roku weszli na Gasherbrum I, zwany też Hidden Peakiem. I teraz uwaga, bo sprawy mają się następująco. Habeler z Messnerem weszli na Hidden Peak w alpejskim stylu, ale nie wszyscy zgadzają się co do tego, czy było to przejście, jak to się mówi, wielkościanowe. Raczej ze względu na charakter ściany, którą się wspinali i drogę, którą obrali, mówi się, że na takie miano to dokonanie nie zasługiwało. Wróćmy więc do Daulagiri, która według tych kryteriów była celem wciąż dziewiczym. Pierwsze wejście w alpejskim stylu na wielką ścianę ośmiotysięcznika było ciągle do wzięcia. Ludwik i Wojtek zgodnie utrzymują, że choć byli tego świadomi, to wcale nie było ich motywacją. Zresztą słyszeliście na samym początku, że Wojtek upatrzył sobie tę ścianę już znacznie wcześniej. A że, jak stwierdził, od dziecka był skażony stylem alpejskim, taką też wybrał metodę działania. Pierwszy raz stanął oko w oko z Daulagiri w 1979 roku. Wybrał się wówczas w Himalaje razem z gdańską wyprawą, która w klasycznym oblężniczym stylu planowała pokonać północną ścianę Daulagiri. Uczestniczył w niej również Ludwik Wilczyński, jednak w tamtym roku partnerem Kurtyki był Walenty Fiut. We dwójkę stworzyli osobny zespół, który oddzielił się od reszty i podszedł pod wschodnią ścianę.
No i okazało się, że deska lodowa, którą Wojtek wypatrzył już jakiś czas przedtem, po prostu zniknęła. I były tylko cienkie takie stróżki lodu, które nie rokowały bezpiecznego przejścia tej ściany, więc oni podeszli pod ścianę, tam próbowali nawet w nią wchodzić i wreszcie doszli do wniosku, że tego się zrobić nie da, bo to spod lodu ukazały się gładkie płyty, które nie rokowały ani łatwej wspinaczki, ani dobrej asekuracji. Kurtyka i Fiut dołączyli więc do kolegów z gdańskiej wyprawy na północnej ścianie, ale i tam nie udało im się osiągnąć szczytu. Po powrocie wschodnia Daulagiri domagała się jednak uwagi Wojtka. Wrócił pod nią za niecały rok, jednak zamiast Walka, który pojechał pod Mont Everest, do współpracy zaprosił niedawno poznanego Ludwika Wilczyńskiego. Co prawda nigdy razem się nie wspinali, ale Wojtek znał reputację Ludwika jako świetnego alpinisty. Wojtek lubił się wspinać w małych zespołach, ale stwarzało to pewne kłopoty. Takie małe autorskie projekty nie łapały się zazwyczaj na finansowanie z Polskiego Związku Alpinizmu, więc trzeba było kombinować inaczej. A najlepszym sposobem na zdobycie twardej waluty dla wyprawy było zaproszenie na nią zagranicznych wspinaczy. I Wojtek zaprosił Alexa McIntyre'a, świetnego wspinacza brytyjskiego. Z kolei Alex zaprosił swojego dobrego znajomego z Chamonix, zawodowego przewodnika, Francuza pochodzenia włoskiego, czyli był to taki włoski spryciarz we francuskim opakowaniu, bardzo, bardzo miły gość, wesoły. Tym Francuzem był René Ghilini, który jako człowiek z Europy Zachodniej przeżył swojego rodzaju szok kulturowy, obserwując metody organizacyjne Polaków. Jak opowiada Bernadette MacDonald w książce Sztuka Wolności, kiedy wspinacze stacjonowali w Katmandu, skąd mieli już niedługo ruszać w kierunku Daulagiri, okazało się, że jest problem z pozwoleniem na zdobywanie szczytu. Francuz był wówczas świadkiem płomiennej przemowy, jaką wygłosił Wojtek pod adresem nepalskiego urzędnika. Perorował o wielkiej przyjaźni i współpracy pomiędzy zagranicznymi wspinaczami a Nepalczykami. A na dowód tej przyjaźni wręczył mu zdezelowane radio. René, widzący to wszystko z boku, był już gotów na wybuch złości i gniewu oburzonego takim prezentem Nepalczyka, ale on zamiast tego odsunął małą klapkę z tyłu radia i ocenił, na jaką sumę mniej więcej opiewał znajdujący się tam plik banknotów, a potem wydał odpowiednie zezwolenie. Na koniec Wojtek dorzucił: tak to się załatwia w Polsce. Kiedy wszyscy i wszystko było gotowe, czwórka wspinaczy wyruszyła w drogę pod Daulagiri, wybierając jednak mało oczywistą drogę i mało popularną przez spore przewyższenia. Na ponad 5000 musieliśmy wyjść, a zejście do bazy na tam 4200. No, ta droga była krótsza, ale bardziej wyczerpująca. No i spadło ponad metr śniegu, uciekli tragarze. Został z nami tylko oficer łącznikowy, kucharz, no i kierownik całej karawany. W tej okrutnej wichurze czekali 3 dni, aż poprawi się pogoda. Siedzieli w namiocie, jedli pomidorową z haszyszem i słuchali muzyki z odtwarzacza Alexa. Kiedy pogoda się poprawiła, Wojtek wrócił do Tukcze po tragarzy i dopiero wtedy karawana ruszyła dalej. Choć to oczywiście nie był koniec problemów. Oficer, bardzo zabawna postać. Jakiś młody, delikatny człowiek z jakiejś wyższej półki nepalskiej, który był tak niesamodzielny, że nie tylko, że trzeba mu było podawać, kucharz musiał go obsługiwać od rana do wieczora, wszystko mu podawać. Dla niego strasznym przeżyciem było w ogóle nocowanie w namiocie na śniegu, a na stromych ścieżkach on prosił nas, żeby go prowadzić za rękę. Ponieważ nikt z nas nie miał ochoty iść z oficerem i trzymać go za rękę, no to rozwiązywaliśmy problem tak, że na zmianę żeśmy go prowadzili tak, że się trzymało kijek za jeden koniec, a on trzymał kijek za drugi koniec. W końcu oficer i tak zwiał z powrotem do miasta i to był, jak się zdawało, koniec problemów. Czwórka wspinaczy założyła obóz pod Daulagiri.
aklimatyzowali się na niedalekiej grani, na której aktualnie działała szwajcarska wyprawa komercyjna. Podczas jednego z wyjść aklimatyzacyjnych, mniej więcej na 7800 metrach, Ludwik i Wojtek zostawili depozyt z jedzeniem i gazem. Mieli wtedy szczyt w zasięgu ręki, ale Wojtek nie chciał wchodzić na szczyt prostą, normalną drogą. Chciał sobie zostawić tę przyjemność wejścia na szczyt prosto ze ściany. Teraz pozostało więc tylko wrócić na dół, odpocząć trochę i wbić się w tę piękną ścianę. Pogoda jednak znów miała trochę inne plany. Przeżyliśmy jeszcze takie wielkie załamanie pogody, które uwięziło nas na kilka dni na przełęczy pod ścianą. I to było tak ciężkie przeżycie, że myśmy przez kilka dni po prostu leżeli w namiotach i w zasadzie jedyna aktywność fizyczna, jaką wykonywaliśmy, to było odkopywanie namiotu, które się po prostu śnieg tak napierał, że zaczynaliśmy się dusić w tych namiotach. Wreszcie Wojtek wymyślił, że trzeba biegać, więc we dwójkę żeśmy taką ścieżkę zrobili niewielką i biegaliśmy po prostu, żeby, jak nam się wydawało, nie umrzeć na zawał. Kiedy pogoda się poprawiła, wspinacze wrócili do bazy i czekali na odpowiedni moment do ataku. A czas w bazie umilał im Alex, który dysponował dwiema bardzo cennymi w takich warunkach rzeczami. Doskonałym poczuciem humoru i gigantyczną kolekcją świetnej muzyki. No jego pasją była na pewno muzyka rockowa. Miał wielki, takich rozmiarów, magnetofon kasetowy. Mono, bo nie uznawał stereo, tylko mono i bardzo głośno. Alex to jest gość, który ma magiczny wpływ na pokolenia. Widzisz, ty jesteś ode mnie 100 lat młodszy, a wiesz, kim był Alex McIntyre i czujesz, jaka charyzma go otacza. Czystość jego pasji i to, jak on się bawił, niesamowicie zapada w wyobraźnię wspinaczkową. Miał też taki dar dziwnych podarunków. Jak wyczuwał, że jest ci coś bliskie, to robił ci taki niezwykły podarunek. Na przykład, Alex był dostarczycielem muzyki na wyprawach. Czego tam nie było? Wszystko było. Pink Floyd, Dire Straits. I był też Bruce Springsteen. Takie, wiesz, balladowe country granie. I ja pytam Alexa, o czym on śpiewa, bo to rewelacyjne numery były. A Alex na to, że jak chce, to on może mi to wszystko spisać na kartce. No i faktycznie, spędził cały wieczór przy magnetofonie, przewijając te piosenki i spisując teksty. To, co utrudniało kontakt, to co zresztą Alex potem wykorzystał jako tytuł swojej relacji, która brzmiała Broken English. Z dwóch powodów zatytułował tę swoją relację w ten sposób, bo po pierwsze słuchał dość często płyty Broken English, takiej brytyjskiej wokalistki, Marianna Faithfull, tak, to była ona. A drugim powodem tego tytułu był mój angielski, który, cytując klasyka, był bardziej mój niż angielski. No Wojtek mówił znacznie lepiej, ale też to nie był brytyjski angielski, tylko sprawny Polish English. Jako człowiek on był dobry, bardzo dobry, mocny punkt zespołu. Mimo że był silną indywidualnością, to miał bardzo duże takie poczucie zespołowej działalności. Ale skurwysyn potrafił być też jadowity. Nie tak chamsko, ale wiesz, z takim przewrotnym poczuciem humoru. Na przykład rozmawialiśmy o literaturze, polskiej i angielskiej. No a ta angielska to wiadomo, to jest potęga. No ale ja mu mówię, stary, no ta polska literatura też wcale nie jest taka wątła. No a ten potem łaził za mną cały czas i powtarzał. Yes, Polish literature is not so very bad. Wspinacze zapamiętali tę noc jako niezwykle pogodną. O 2:45 wyruszyli w kierunku ściany. Dwóch Polaków, Anglik i Francuz. Nie wiedzieli, czego się spodziewać. Jak opowiadał mi Wojtek Kurtyka,
Gdyby miał już wtedy za sobą 3 lub 4 ośmiotysięczniki, odgadłby, jaki teren napotkają poruszając się w górę tego 2,5-kilometrowego urwiska. A tak? Nieobliczalność tej ściany i niemożliwość przygotowania się na określone warunki była dla nich ogromnym obciążeniem. Najbardziej bali się lawin. Nawet jedna, niewielka, mogła się dla nich okazać śmiertelna w skutkach. Kiedy nasza czwórka wspinaczy wbiła się wreszcie w tą ścianę, okazało się, że mają do czynienia z pokrywą nie śnieżną, a lodową. Wybór butów narciarskich do tej wspinaczki okazał się więc bardzo trafny. Sztywny but to skarb podczas długiej wspinaczki w lodzie. Problem w tym, że nie bardzo da się w nim chodzić, ale coś za coś. Zresztą niekonwencjonalne rozwiązania sprzętowe i improwizacje to była specjalność Wojtka i Aleksa. Aleks podzielał Wojtkową obsesję lekkości, jeśli chodzi o sprzęt. Modyfikowali więc swoje płachty biwakowe i plecaki, także stawały się dużo lżejsze niż nawet najnowocześniejsze dzisiejsze modele. Tak przynajmniej twierdzi Wojtek. Wróćmy jednak do Daulagiri, która przywitała wspinaczy gładką polewą lodową. To zwiastowało bezpieczną wspinaczkę i uspokajało wspinaczy w kontekście potencjalnych lawin, ale miało też swoje wady, bo pokrywa lodowa miała maksymalnie 20-30 cm grubości. Myśmy próbowali tam na początku wkręcić śruby, to od razu pod lodem pojawiała się skała, no więc stanęliśmy w obliczu wielkiego pytania, czy się asekurować, czy nie. Schowaliśmy liny i poszliśmy we czwórkę do góry. Każdy ze wspinaczy wybierał więc samodzielnie drogę, którą podążał. Jak to ujął w swojej relacji w Taterniku Ludwik Wilczyński, stworzyli niezwykły, trochę zabawny, a trochę przerażający pochód. Milczący, bo pozbawiony dziarskich okrzyków towarzyszących asekuracji. Posuwali się do góry jak lodowe automaty. Dla nas to nie był problem techniczny poruszać się w tym lodzie bez asekuracji. Natomiast problemem było to, że pogoda załamywała się niedługo po południu, gdzieś o pierwszej, drugiej najpóźniej. I padający śnieg powodował schodzenie całą ścianą takich pyłówek, które nie miały siły uderzeniowej takiej, że zagrażały, że nas zmiotą, ale jednak uniemożliwiały wspinanie. To, co wydawało się więc na początku największym błogosławieństwem, czyli nie osadzający się na stoku śnieg grożący lawinami, okazało się później ich największym przekleństwem. Okazało się bowiem, że podczas obfitych opadów śnieg sunie z dużą prędkością w dół ściany. Dochodziło wręcz do absurdalnych sytuacji, w których Ludwik Wilczyński i Alex McIntyre na kilka godzin musieli zastygnąć w jednej pozycji z wbitymi w lód rakami i dziabami, czekając aż pyłówki pozwolą im na jakikolwiek ruch. Sytuacja z załamaniem pogody po południu powtórzyła się również kolejnego dnia. To miało swoje konsekwencje. Druga, trzecia po południu zakładaliśmy biwaki, w związku z tym przejście tej ściany się przedłużyło. Myśmy byli przygotowani na jeden biwak. A ku naszemu zaskoczeniu biwaki były wyjątkowo francowate. Bo kiedy przyszło wyrąbywać w tym lodzie półki na biwak, to okazało się, że po 20-30 centymetrach skała. I cholera, nie dało się wyrąbać żadnego sensownego miejsca leżącego na biwak. Pierwszy biwak, któryśmy wyrąbali, takie półeczki, tam akurat był kawałek grubszego lodu. Także się siedziało po prostu, już nogi oczywiście w pozycji siedzącej. Natomiast drugi biwak wypadł w takim miejscu, że była jedna wątła półeczka, na której zasiadł West Block, tak losowo. Zaczęli kuć po prostu w miejscu, gdzie dało się coś wydłubać w tym lodzie, a myśmy z Wojtkiem po prostu na przestrzeni może 5 metrów robili próbne wykopy i nigdzie po prostu nie było miejsca, żeby chociaż niewygodnie usiąść. No i wreszcie skończyło się tak, że Wojtek wisiał właściwie w płachcie, a ja dosiadłem się do kolegów. Także tam byliśmy w trójkę w płachcie dwuosobowej, tam trochę żeśmy się dusili, aż w którymś momencie po prostu Alex wyjął nóż i jednym ruchem zrobił dziurę, przez którą mogliśmy trochę oddychać. Takie biwaki wykańczają. Ale psychika potrafi cuda robić. Jak jesteś naprawdę zmordowany, to człowiek zasypia w nieprawdopodobnych pozycjach. Na Daulagiri
To i tak był tylko przedsmak tego, co przeżyliśmy na Gasherbrumie IV. 3 noce na maleńkich kawałkach skały, dupa wżerająca się w jakieś ostre kurwa kanty skalne, wyrąbane młotkiem, stopa podwieszona na jakiejś pętelce, skuleni, rozdzieleni. Po 3 nocach to ja potem już zasypiałem na stanowisku podczas asekuracji. Po prostu zasypiałem i spadałem, dopóki lina nie szarpnęła. No więc przy takim zmęczeniu, to jak dorwiesz kawałek najmniejszego gówna, żeby przysiąść, to odjeżdżasz natychmiast. Niezwykłą historię przejścia świetlistej ściany Gasherbrumu IV opowiedziałem wam w 7 odcinku podcastu. Miała ona miejsce 5 lat po wydarzeniach na Daulagiri. Wtedy Wojtek Kurtyka i jego partner stanęli przed bardzo trudnym wyborem, zaraz po przejściu bardzo wymagającej ściany. Takim samym wyborem, jaki czekał wspinaczy w 1980 roku. Po 2 dramatycznych biwakach i 3 dniach walki z bezlitosnymi pyłowymi lawinami, wspinacze dotarli wreszcie do samego szczytu tej pięknej ściany. Tam czekała ich jeszcze mała wspinaczkowa niespodzianka w postaci trudności skalnych po 2 kilometrach wspinania w lodzie. Te jednak na żywca pokonał Wojtek Kurtyka, po czym zrzucił linę partnerom, a oni pokonali te trudności z jego górną asekuracją. Zabiwakowali już na grani szczytowej. Planowali następnego dnia zaatakować szczyt. Utrzymujące się opady spowodowały jednak, że pokrywa śnieżna była tak niepewna, że zmuszeni zostali do zawrócenia pomimo ledwie 200 metrów w pionie, jakie dzieliły ich od wierzchołka. To była jedyna słuszna, choć niezwykle bolesna decyzja. Kiedy zeszli już na dół, zastali tam Szwajcarów zbyt przerażonych pogodą, żeby podjąć jakiekolwiek działania na górze. Wspinacze przez kilka kolejnych dni odpoczywali po bardzo wyczerpującym przejściu. No i wreszcie narada. Co dalej? Wojtek wtedy przemówił bardzo, bardzo poważnie. Powiedział: panowie, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że nic nie zrobiliśmy. Musimy jeszcze raz przejść wschodnią ścianę i wejść na szczyt. Ponieważ byliśmy mniej zmotywowani niż Wojtek, żeśmy go obśmiali po prostu. Obśmiany Wojtek dał wreszcie za wygraną i zgodził się na swojego rodzaju kompromis. Zdobędą Daulagiri, ale już nie wschodnią ścianą, a normalną drogą. A ta nie stanowiła już dla nich w dobrych warunkach wielkiego problemu. W ten sposób połączona została ambicja zdobywców ze spełnieniem wspinaczkowym, a dzieło się dokonało. Pierwszy raz pokonano wielką ścianę ośmiotysięcznika w stylu alpejskim. A Wojtek Kurtyka rozpoczął budowanie swojej legendy jako pioniera stylu alpejskiego na ośmiotysięcznikach. No tak, to już koniec. Brakuje wam czegoś w tej historii? Spokojnie. Już niedługo pojawi się dodatek do odcinka 12, w którym opowiem wam, co działo się w związku z tym przejściem w kolejnych latach i co ma swoje konsekwencje również dziś. Co was czeka w tym dodatkowym odcinku? Zerknijcie i posłuchajcie. Kiedy zaprezentował ową drogę Wielickiego, zdębiałem. Od początku wiedzieliśmy, że nowa droga deską lodową nie jest nową drogą. Podobno przypisałeś sobie drogę Wojtka na wschodniej ścianie Daulagiri. Nieprawda! Ale o tym wszystkim w kolejnym materiale. Dajcie znać, jak słuchało wam się wspomnień Wojtka i Ludwika, jakie wątki zainteresowały was najbardziej i o czym chcielibyście, żeby opowiadały kolejne odcinki podcastu Głowa do Góry. Przypominam, że każda łapka w górę to jest dla mnie gigantyczna pomoc w walce o nowych słuchaczy, więc za każdą będę bardzo wdzięczny. Przypominam też, że subskrypcja z powiadomieniami pozwoli wam nie opuścić i nie przegapić kolejnych odcinków, więc do niej też was bardzo zachęcam. To dorzucam jeszcze tylko przypomnienie, że od niedawna możecie wspierać mnie na Patronite, do czego też was serdecznie zachęcam i dziękuję wszystkim, którzy już to robią. Link znajdziecie w opisie. Teraz to już naprawdę wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Głowa do góry i do zobaczenia następnym razem.